Witam serdecznie, z tej strony Dantowy Player. Jestem w tej okolicy przy tej fontannie. Jakby ci pokonałem już przeciwników, tym razem bez większych problemów i znalazłem nową ścieżkę, którą wcześniej musiałem jakoś pominąć. Jeżeli pójdzie się prosto, dojedziemy do takiego mostu. Zresztą pójdę zobaczyć, dokąd to prowadzi. Tutaj nie ma przedmiotów, idziemy. Ej, Boże, przepaść. No bez jajsko. Nie no. A już liczyłem, że jakąś nową drogę znalazłem. Nie no, nie wskoczę tam, nie ma mowy. Ej, szkoda. Szkoda, szkoda. No nic, to spróbuję jeszcze raz iść w tamte drzwi. Ale co z nimi? W żaden sposób nie można z nimi. Może po zdobyciu jakiegoś przedmiotu dopiero będzie możliwe dalsze działanie z nimi. Okej, no to spróbuję jeszcze raz w te drzwi na lewo. Zobaczymy. Aha, tutaj było kilku przeciwników. Mam nadzieję, że sobie z nimi poradzą. Tylko... Jest. Dobra. Wycofam się tutaj, żeby się uleczyć. Na spokojnie. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj mamy jednego tylko. A, tych co siedzą. Jaki? No chodź. Dawaj. Przez te kolce chyba nie można im zrobić tego ataku krytycznego. Dobra, zobaczymy jakich to on drzwi. O Jezu, pewnie tam... Jest! Ognisko! Jezu, ale się cieszę. Ale się cieszę. Też sobie usiądę. O, tak. Od razu cieplej, przyjemniej. Dobrze, zobaczmy. Ściany wyglądają w miarę dobrze. Czy już tutaj byłem? Chyba jeszcze nie byłem. Już z głowy. To idziemy dalej. To jest wróg chyba, tak? Bo już przez chwilę nie wiedziałem, czy to jest wróg, czy kolejny taki potencjalny towarzysz późniejszy. Dobra, stamina, poczekaj na staminę. Dziękuję. Ej, no. Dobra, muszę chwilowo usunę, to mi się już nie przyda. Tu jest jakiś... Jak to? Ej, no. A tutaj jest jakieś przejście. Już się bałem, że nic tutaj nie ma. Byłem troszkę zdziwiony. Aj, dwóch na raz, uwaga. Trzeba na ostrożnie to zagrać. Temu panu już podziękujemy. Tutaj mam jakiś przedmiot. Talizman Lloyda. A tutaj mamy ślepą uliczkę. To wygląda jakieś boczne zejście, co nie? Taki zjazd. Pewnie skrót jakiś to będzie. To już byłem, no to idziemy do góry. Tutaj, o Jezu, nie po czym tam chodziłem. Teraz będę miał dwóch na raz.
Ajajaj, czekaj. Skacz! Co za chamstwo. Dobra, jeszcze żyje. Jestem zdziwiony, ale jeszcze żyje. Gdzie oni są? Dobra. Poczekaj, poczekaj. A ty, chłopuś się. Jezu, jakiś rycerz tam stoi. Daj mi się uleczyć. Nie bądź świnia. Dobra? Okej. Okay. Jezu, trzeci. Leci na mnie ten rycerz. Zachciało mi się. Kuźte! Szkoda. Dobra. Teraz na spokojnie będę musiał to bardziej rozegrać. Okej, okay, ale jest sukces, bo odkryłem ognisko. Czyli nie muszę aż tak daleko biec. Z ciekawości sprawdzę coś tylko. Czy to jest... Aha. Już to drugie ognisko. Chciałem sprawdzić, czy nie pominąłem któregoś ogniska po drodze. Ale nie. To idziemy. Tutaj. Ups. Nie no, mocne obrażenia zadają. 1/3 życia schodzi. Szkuś te. O, blisko było. Chodź, chodź kolego. Ok. Dziękuję. O, przedmiot. Zwiędłe zioło w mieszu. Już chyba było coś takiego. Coś tam przywraca używanie magii. Aj. No chodź, tutaj. O, prawie mnie trafił. Dobra, muszę się wycofać. Chodź. Co on robi? No atakuj. Auć. Ale nie... Nie tak. No dobra. Teraz go zwalę i idziemy dalej. Zobaczy się, jak ten lustek jakby przychodzi na mojego bohatera. Taki bardziej niebieski, taki bardziej zlodowaciały wygląda niż wcześniej. A nie, zapatrzyłem się na to okno, myślałem, czy to jest jakieś boczne wejście czy coś. O, pudło. Ajdź, za blisko jeszcze, no. Chodź, tutaj. Aj. Nie, nie, nie! Znowu. Dobra, chwileczkę, ulepszę pieścienie. Naprawię, znaczy się. Okej, okay, już jestem z powrotem. Kamienie życia dokupione. Pieścienie naprawione, więc można walczyć.
dla ułatwienia zrobiłem sobie ognistą broń. Ejdź, on coś zgubił, przedmiot widzę. Chwileczkę. Znowu to samo zioło zmierzchu. Dziękuję. Ej, nie mogę mu... Auć. Nie rób tak. Dziękuję. Za wspólną zabawę. Dobra, teraz tego trzeciego. Jestem tutaj. Dawaj. Okej. Ej no, wdychaj. Dobra. Zamknijmy. Teraz tego na duszę. Auć. Dobra. Okej. Okay. Jednym chyba sobie poradzę. No i co on robi? Dobra. Okej. Okay. Ciekawe jak się będzie z tym rycerzem walczył, czy tam, co tam dalej stoi. Tutaj też mam jakieś boczne przejście chyba. Chyba tutaj nic nie ma. Chwileczka. Jak tą broń wbił? Śmiesznie wygląda. Tutaj się da przejść? O. Czy to jest skrót? Ten co ja... Aha. Widzicie, to jest ten skrót do tej fontanny. Ale tutaj chyba coś będzie. O. Jakiś przedmiot? Taniec mroku. Fajnie. Aż sobie sprawdzę. Taniec mroku, no to na koniec. Urok. Urok uwalniający olbrzymią masą mroku, który rzuca się do tańca, jakby chciała pokazać radość z odzyskanej wolności lub po prostu przerazić wrogów znajdujących się na jej drodze. Uroki są wyrazem ludzkiego zepsucia, czego świetnym przykładem jest to zaklęcie. Katalizator święty dzwonek. W poprzedniej części, w pierwszym odcinku, znalazłem też nowy hełm. Już go wam pokażę. Hełm dzwonu. Hełm starego dzwonu. Prezentuje się w taki oto sposób. Wykuty ze starożytnego dzwonu, choć wygląda osobliwie, jest dość praktycznym przedmiotem. Jego górna część zapewnia posiadaczowi solidną ochronę. Czy ja wiem, solidną? Tylko 32. Nie powiedziałbym, że zbyt solidna. Okej, czy tutaj coś jeszcze znajdę? Tam jakiś przedmiot leży. Chwileczkę zastanawiam się. Nie jestem pewna, czy tutaj te... Nie, już tutaj byłem. Czyli tutaj. Zobaczmy... Aha, nie no, myślałem, że jakieś drzwi tutaj są. Przed tobą kłamca. Okej, to zobaczymy, jak mi pójdzie z tym rycerzem. Na wszelki wypadek zrobię sobie ognistą broń. Okej. Zobaczmy. Tutaj nic nie ma. Jest rycerz. Jeden tylko? Tak. Jakieś bramy on pilnuje. A, tam jest łucznik. O, i tutaj drzwi kolejne, fajnie. Przegapiłem je za pierwszym razem. Ej, jaki on ma... Koniec, koniec, zabij go. A, już, widzieliście? Już cwaniaczek sięgał po butelkę. Nie ma. Nie ma picia przy mnie. Zobaczmy. Otwórz.
Oczywiście. Nie można otworzyć. Zwierzony klejnot. A, tutaj można, bo już się bałem, że jakiś ślepy zaułek trafiłem. Na wszelki wypadek stanę tutaj. Takie dziwne wrażenie miałem, jakby coś wielkiego miało na mnie wyskoczyć. No dobra, chyba nic nie ma. Aj! Po co ja tu wchodziłem? A, jeden tylko. A, to jest ten co wcześniej. Przy moście do mnie strzelał! Nie! Dużo mi brakowało. Zobaczmy tutaj coś. Czy tutaj będzie coś ciekawego? Widzicie, znowu skrzynie, ale zamarznięte. I tak nic nie można z tym zrobić. Liczę, że jakiś przedmiot pomoże z tym. Przed tobą smutek. Smuteczek. Liczę, że jakiś przedmiot rozwiąże ten problem. A spróbujemy schodzić do góry. A! Dobra. Zacznę być. Okej. Chodź. Jest. Weź przedmiot. Tarcza golema wałowego. Spoko. Golem wałowy. Ciekawa nazwa. Okej, tutaj mam przeciwnika. A tutaj... Tutaj mamy dość duże skrzyżowanie. Można z tego strzelać? Chyba zamarznięty jest. Okej, przedmiot. To jest na razy 15. Ej! Co to? Ej, co się dzieje? To jest duch. Kolejny duch. Dobra. Pora na... zmianę strategii. Idzie tu za mną, nie widzę go. Ja ci pokażę, o nie. Ja przez chwilę zastanawiałem, kto to jest. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Okej, widzę go, widzę go. Gdzie on jest? Ej no. Nie widzę go znowu. Widziałem go przez chwilę, teraz już nie. Dobra. Ale ma wielki miecz. Jezu! Nie wiem, mam z nim walczyć. A! Nie no. Zdychaj, zdychaj. No jeszcze jeden cios. Jest. Boże. Bo przez chwilę się zastanawiałem, czy ja mu w ogóle życie odbijam. Mam nadzieję, że był tylko jeden taki. Mam nadzieję, że był tylko jeden. Nie! Boże. Balsam, dusza dużego wojownika. Aha. Tutaj tak nic nie zrobię. A tutaj? Co to jest? Nie widzę nic. Tak, kto do mnie strzela? Kolejny widzialny? Dobra, spróbuję pobiec w drugą stronę. Tutaj już nic nie mamy. Zobaczmy co tutaj.
wejdzie za mną? Chyba nie idzie. A tutaj? Przeciwnik? Chodź, chodź. No, jestem tutaj. Coś tam pilnował? Okej. Dobra. Aha, tutaj kolejny. Co to, jakiś dziwny dźwięk był? Co to jest? To on tak chodzi? Auć. Poczekaj. Chodź. Tutaj jest. Dobra. Trzeba się wycofać. Na chwilkę. Pojedynczo, pojedynczo, proszę. Się zablokowali. Mam cię. Dobra. Przedmiot. Lanca golema wołowego. Wałowego. Nie, 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 nie. Nawet nie próbuj mnie zabijać. Świetnie. Już nie mam buteleczek. Już go. Mam go. Dobra. Okej. Zobaczmy, jakich tam drzwi ten wcześniejszy pilnował. Winda. Czyżby ta winda na początku, co były trumny takie? Nie widać. Więc to chyba była. Taka winda z trumnami była kawałek po pierwszym ognisku. To chyba będzie to miejsce. Ta winda. Aha, dobrze mówiłem. Dobra, później tam wrócę. Ale na razie idę tutaj. Dobrze, zobaczmy, co w tej wieży. Drzwi. Zgaduję, że zamknięte. A, jednak. A, Jezu, trzy psy. Cztery. Aj, co za dużo. Nie cierpię psów. Jezu. Nie cierpię psów. Pojedynczo, pojedynczo jak przy... Ile? Jeden został? Chyba tylko jeden. Dobra. Grzeczny piesek to... Cichy piesek. Aj! Jeszcze jeden! Dobra, dzięki. Ukłon człowieka. No to zobaczmy, dokąd schody zaprowadzą. A, tam jest przeciwnik, ale za duża odległość. O, tutaj mam przedmiot. Dusza wielkiego bohatera. Okej, tutaj już nic nie ma, no to... Jak on tu? To jest ten, co był wyżej? Dzięki. Jeszcze rzucę okiem na ścianę, ale chyba wszystkie dobrze wyglądają. Okej. Tutaj coś... Nie. Dobra. Chwileczkę, bo już się zaczynam zastanawiać, gdzie ja byłem, a gdzie nie byłem. Tutaj była ta winda, tak? Dobra, to teraz idziemy na lewo. Znaczy na dół, o. Mamy kolejne drzwi, schody, a! Okej. Droga w jedną stronę tylko. Troszkę łatna woda. Znowu ten głos. Nigdzie nie idę. Dopiero przyszedłem. Widzicie? Jakiś dziwny ten płomień. Może ognisko. Może ognisko. Ha!
Nie można otworzyć. Okej, mamy drogę na dół albo do góry. Spróbuję do góry. Oko kapłanki. To chyba jakiś klucz był. Tak mi się wydaje. Nie. A jednak, posuwala dostrzec to, co niewidoczne. Czyli chyba do walki z tym pierwszym bossem. Z tą bestią jakąś. Aż zaraz, za chwilę spróbuję. Sprawdzimy, czy to jest to, co myślę. No dobrze. Dajcie ognisko! Auć. Auć. Ale ma ten topór. Z kuszy też umie strzelać. Dobra. Dzięki. Chciałbym ognisko. Bardzo proszę. Ale tutaj nic nie widzę. Męcząca czaszka oraz kadzidło sceptyka. Jest, dziękuję. Nie, 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 nie. O, fajnie, bo nie chcę przyzywać. Okej, ognisko rozpalone. Z ciekawości cofnę się do tego wcześniejszego ogniska. Czy to jest, czy ten przedmiot pozwala na walkę z przeciwnikiem, z tym niewidzianym bossem? O, przestawię sobie na butelki. Zobaczmy, czy to jest to. Widzicie, już tam, tak jakby na górze już coś tam... Aha. To jest ten przedmiot. Tak jakby lodowy tego jest. Jakiś. Ej, ej, on magię ma. Aj, ja... Za późno. Jaka nazwa? Awa, zwierzak... Ej, ej, napiję się! Zwierzak króla. Wow, taki tygrys, lodowy tygrys, powiedziałbym. Jezu! Ej, 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 napiję się! Daj się napić. Kotku! Niegrzeczny kotek. No, nie no. Fajnie, fajnie. Okej, okay, czyli w tym odcinku... Odkryłem dwa nowe ogniska, no i zobaczyliśmy pierwszego z bossów, niegrzecznego kota, Awa, czy jak mu tam. Dobra, ja tutaj zrobię już cięcie, nie chcę robić kolejnego zbyt długiego odcinka. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych części, mówi dla was Dante the Player. Cześć, na razie.